Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na kolejny odcinek Otwieranek. Przypominam, że Otwieranki to takie filmy, w których pokazuję premiery książkowe lub książki, które niedługo trafią na półki księgarni. Większości tych książek jeszcze nie czytałam, ponieważ one są zupełnie świeże, dotarły do mnie w ostatnich dniach, ale są też wśród nich takie, które już przeczytałam i o których mogę powiedzieć nieco więcej. Zaczynamy dzisiaj od takiej książki, na którą naczekaliśmy się strasznie długo. Ona miała się ukazać w zeszłym roku, ale przez wiadomo co, ukazała się dopiero teraz. Jest to książka pod tytułem Strażniczka Słońca. Jeżeli widzicie ten format, autorkę oraz ilustratorkę, czyli Maję Lundę, a ilustrowała Liza Aisato, to domyślacie się, że jest to książka bliźniacza dla książki pod tytułem Śnieżna Siostra, o której mówiłam w filmach z książkami dla dzieci. W tej przepięknie ilustrowanej powieści poznajemy dziewczynkę, która ma na imię Lila. Lila mieszka razem z dziadkiem, jej rodzice oraz rodzeństwo nie żyją. Mieszkają w małym domku przy szklarni, w której pracuje dziadek. Jednak ich żywot jest bardzo smutny. Smutny jest dlatego, że ich świat cały jest zalany wodą. Praktycznie nie ma słońca, nic nie rośnie, wszystko jest skąpane w wodzie. Cały czas pada, dzieci nie mają gdzie się bawić. Wszyscy chodzą głodni, bo praktycznie nic nie rośnie. Jedynym źródłem pożywienia są owoce i warzywa, które dostarcza dziadek dziewczynki. Pewnego dnia dziewczynka postanawia pójść w ślady dziadka, zobaczyć co dziadek robi. I trafia do zupełnie innej krainy, do krainy kwitnącej, w której są kwiaty, owady, w której jest ciepło. I tam poznaje chłopca oraz psa. Ta książka, nie będę jej dalej streszczać, ta książka to książka o żałobie, zemście, smutku, ale także o promyku nadziei. Bardzo piękna dla dorosłych oraz dla dzieci. Jest naprawdę cudownie wydana i bardzo ją polecam. Nasz przegląd nie byłby pełen bez żadnego kryminału. Mam dzisiaj dwa. Pierwszy z nich to Maski pośmiertne, który napisała Anna Rosenberg. Jest to polska autorka mieszkająca w Anglii. I ta książka również opowiada o Polakach w Anglii. Prowadzi śledztwo Anglik, ale ofiarą jednej ze zbrodni jest Polka, która zginęła, i teraz nie wiem gdzie, kobieta, która przyjechała do Anglii z mężem, który teraz zaginął bez śladu. Przepraszam, to mężczyzna zaginął. Jestem bardzo ciekawa, bardzo mnie zaintrygowała ta dość posępna, dość mroczna okładka. Mam nadzieję, że będzie się to dobrze czytało. Kolejny kryminał zupełnie z innej bajki, ponieważ to bajka, Kocia Szajka i zagadka zniknięcia śledzi. Otóż w ratuszu ma odbyć się wielki, bardzo elegancki bankiet, na którym głównym daniem mają być słynne kanapeczki ze śledziem. Natomiast okazuje się, że tuż przed bankietem ze sklepu znikają wszystkie śledzie. Pan policjant nie jest w stanie sobie sam poradzić, dlatego też do akcji wkracza kot Komandos, były oficer kocich oddziałów specjalnych. I ten kot ze swoim oddziałem będzie badał zagadkę zaginięcia śledzi ze sklepu. Jest to, zdaje się, pierwsza książka wydawnictwa Agora dla dzieci. Jestem bardzo ciekawa, jest pięknie ilustrowana, bardzo ładnie wydana. Jest sporo tekstu. Myślę, że będzie super. Ja uwielbiam książki o kotach. Książka, o której niewiele wiem, powiem Wam szczerze, pod tytułem Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę. Jest to książka wietnamskiego autora, który mieszka teraz w Stanach Zjednoczonych. Napisana jest w formie listu do jego matki, do matki, która jest niepiśmienna. Listu, w którym mężczyzna rozlicza się z przeszłością rodziny. Z tego, co tutaj wyczytałam, wiele zdarzeń związanych z tą rodziną miało miejsce podczas wojny wietnamskiej, ale
tak jak tutaj wyczytałam, jest to także książka o miłości samotnej matki do syna i brutalnie szczera analiza kwestii rasy, klasy i mitu męskości. Powiem Wam, że tutaj także bardzo zaintrygowała mnie i okładka, i tytuł tej książki. Ja bym ją zamówiła, gdyby do mnie przyszła niezamówiona na pewno, ponieważ wydaje mi się, że to będzie bardzo mocna, ale też prawdopodobnie bardzo smutna pozycja. Jesteśmy dalej na wschodzie. Mam tutaj taką książeczkę, która ma tytuł Urodzona w 1982 roku. Napisała ją pani, która mieszka w Korei Południowej, jest Koreanką. To jest ta Korea, w której się dobrze wiedzie. To jest ta Korea, z której trafiają do nas kosmetyki. To jest ta Korea, która jest jednym z liderów technologicznych na świecie. A jednocześnie to jest ta Korea, w której kobiety mają bardzo ograniczone prawa. Ta książka wywołała bardzo duży odzew na całym świecie, ponieważ autorka opowiada o tym, że jako dziewczynka, jako córka była gorsza od swojego brata. Jako pracownica jest gorsza, ponieważ zarabia mniej. Jako uczennica, jako studentka również była gorsza i nie może na przykład odbyć stażu. Książka, która myślę jest aktualna w bardzo wielu krajach, gdzie kobiety traktowane są jako gorsza kategoria człowieka. Pozostając przy tożsamości, polecam Wam książkę, którą już przeczytałam, Amadeusz Foczka, ale z głową bobra. Jest to książka o fryzjerze Amadeuszu, który właśnie jest foczką, ale ma głowę bobra. I do jego salonu fryzjerskiego przychodzą różne zwierzątka, które także są na przykład takimi hybrydami. Mają główkę na przykład wiewiórki, a ciałko innego zwierzęcia. W tej książce autorka zadaje sobie pytanie, kim my jesteśmy? Co nas definiuje? Czy nasz wygląd? Czy może to, kim chcemy być? Bardzo pozytywna, dająca dużo do myślenia, aczkolwiek myślę, że powinna być czytana przez dzieci z rodzicami, aby naprowadzić dzieci na to, co tak naprawdę ta książka wyraża. Ręcznie robione. Ręcznie robione, papier, drewno, glina, nić, słomo, wiklina. To jest książka, której ja bym prawdopodobnie sama nigdy nie kupiła, ponieważ ja mam dwie lewe ręce i w zasadzie wszystko, co zaczynam robić, kończy się katastrofą. Dostałam tę książkę, ale od razu zaintrygowała mnie jedna rzecz. Otóż to są tamborki, to jest haft pani, którą ja obserwuję od dłuższego czasu na Instagramie. Ten profil się nazywa Na Niewymiar. W tej książce mamy także również innych artystów tworzących czy to z drewna, czy z papieru, czy lepiących garnki i tak dalej. Są tutaj postaci tych twórców, ale jest także tutorial, jak coś zrobić własnymi rękami i czerpać z tego satysfakcję. Bardzo dużo ilustracji, krok po kroku pokazane, jak należy te rzeczy robić. Jeżeli ktoś ma odwagę, aby robić coś manualnie i jeszcze mu to wychodzi, to na pewno znajdzie tutaj sporo pomysłów dla siebie. O tej książce także nie za wiele jestem w stanie powiedzieć. Otóż, ja bym jej pewnie sama nie zamówiła. Jest to książka młodego polskiego pisarza, który pisze o czasach, o latach 60., czyli czasach, kiedy jeszcze nie było go na świecie. Opowiada o grupie młodych ludzi, o, jak tutaj nazwał polecający tę książkę Jakub Żulczyk, o patointeligencji ówczesnych czasów, ale przeczytałam kilka recenzji tej powieści w międzyczasie i wszystkie naprawdę są bardzo pozytywne. Widziałam, że jest audiobook i ja na pewno sięgnę po audiobook, ponieważ gdyby mi się nie podobało, to zawsze łatwiej mi się jest rozstać z audiobookiem niż z książką papierową. Tak już mam. I dalej Polska. Polska, tym razem Druga Rzeczpospolita. To jest książka napisana przez Anglika, który 90 lat temu przyjechał na tereny Polski
i objechał Polskę rowerem. Tytuł to Rowerem przez II Rzeczpospolitą, niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. I rzeczywiście, tak sobie przeglądałam, i ten pan objechał Polskę naprawdę dookoła. Zaczął w Gdańsku, skończył gdzieś tam na Kresach. Zaczęłam troszkę czytać, znalazłam sobie tutaj fragment o Poznaniu, który niestety jest bardzo krótki. I ten Poznań jest tutaj głównie pokazany od strony zabytków. Mam nadzieję, że inne miejsca autor potraktował bardziej dogłębnie, opisał także ludzi i opisał także zwyczaje, opisał także rzeczy, które były dla niego niezwykłe. Mam jeszcze bardzo grubą, nie mogę jej podnieść, bardzo grubą książkę, której tytuł to Zaraza. Zobaczcie, jak ona jest wielka. Ta zaraza jest naprawdę wielka. Zaraza jest to reportaż naukowy. Autor robi przegląd różnych rzeczy, które zagrażają ludziom lub też takich, które zagrażały w przeszłości. Podąża tropami śmiercionośnych wirusów. Gdzieś tam po afrykańskich dżunglach sobie chodzi. Sprawdza różne rzeczy na sobie. Zaczęłam czytać tak sobie od środka i wydaje mi się, że to będzie napisane fajnym językiem, że to nie będzie książka naukowa, lecz popularno-naukowa, czyli taka, którą przeczytamy z przyjemnością i dowiemy się też czegoś nowego, czegoś ciekawego, być może przejmującego. Ostatnia książka, którą chciałam Wam pokazać, to książka dotycząca może nie zarazy, ale tego, co przyniesie nam jutro. Jest to książka pod tytułem Wczoraj i jutro. Książka dla dzieci, pięknie i bogato ilustrowana, która stawia pytanie następujące. Czy ważniejsze jest to, co było wczoraj lub kiedyś, czy też to, co będzie jutro? Przy okazji pomaga nauczyć dzieci rozpoznawania czasów przeszłych, czasu przyszłego, teraźniejszego. Jest bardzo ciekawa, bardzo przystępnie napisana i bardzo piękna. W tym momencie żegnam się z Wami i mam nadzieję, że udało mi się zainteresować Was którąś książką lub też kilkoma książkami. Napiszcie, co wpadło Wam w oko, co chcielibyście przeczytać i też, czy tak samo macie jak ja, że czasami do książki przyciąga Was sama okładka bądź tytuł. Dajcie znać. Do zobaczenia. Widzimy się już niedługo. Pa, 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 pa.